Cześć wszystkim. Kolejny odcinek z serii Najlepsza broń dostępna w Polsce. Dzisiaj topór bojowy. Jedna z najbardziej skutecznych broni używana w średniowieczu oraz w epoce renesansu, czyli topór bojowy z nadziakiem. Nadziak, czyli ten kolec, z łatwością przebijał pancerze, hełmy. On nie jest zaostrzony, nie ma krawędzi tnącej, ale mamy taki szpic. To z łatwością sobie poradzi i z hełmem, i z czaszką, podejrzewam, i nawet z kamizelką kuloodporną, o ile nie jest z metalu, tylko z jakiejś ceramiki. Młot dodatkowo mamy okuty takimi blaszkami oraz nabity gwoździami, wzmacnia tę konstrukcję, zabezpiecza przed przycięciem, jest dość sporych rozmiarów. Oczywiście obuch również bardzo groźny. Jest to broń lekka, poręczna, całkowicie dostępna. Możemy ją dowolnie modyfikować, przyłożyć ją na dłuższy drzewiec. Jedyne, czego mi tu brakuje, to jeszcze taki szpic, żeby był na sztychy, ale i tak jest bardzo dobrze. Czegoś podobnego używali nasi husarzy. Nawet z walki z konia uderzali w ten sposób. Każdy pancerz, każde opancerzenie będzie musiało sobie, będzie miało poważne wyzwanie, jeśli chodzi o uderzenia, o zadania cięć tym. W niewprawnych rękach jest to bardzo groźna broń, a we wprawnych jest to broń po prostu zabójcza. Jest to modyfikacja firmy Gold Seal. Zdjąłem po prostu farbę, nałożyłem własną oksydę zamiast wkrętów takich podziemnych, to tu nabiję to gwoździami. Myślę, że to mi bardzo fajnie to wygląda. Drewno również pomalowane. Jest taka pora, że ciężko ostry zapać, ale to normalne na moich filmikach. To nie powinno nikogo dziwić. Na dzisiaj to już będzie wszystko. Trzymajcie się. Cześć.